Dziś wyjątkowo jesteśmy w Londynie, a tu największa mieszanka międzynarodowa, kulturowa i religijna, jaką widziałam gdziekolwiek na świecie. A kuchnie całego świata, w zasadzie na każdej dzielnicy znajdziecie uliczkę. Na jednym końcu kuchnia meksykańska, na drugim końcu kuchnia chińska. Coś, czego w Trójmieście nie ma. Tutaj nie trzeba jechać do centrum, ani na Moncie. Wystarczy tak naprawdę wyjść z domu. Zapraszam. Postanowiłam spróbować kuchni pakistańskiej, której w Trójmieście nie ma. Chakari, curry z jagnięciną, ryż pilau, popodons, sosy i kurczak curry karachi. No ja uwielbiam kuchnię indyjską, pakistańską, bo mogłabym tam mieszkać. A teraz moje curry. Tak jak powiedziałam, mogłabym mieszkać w Pakistanie. Tradycyjne fish and chips angielskie, ryba podana w białym papierze, ociekające tłuszczem i frytki z octem. Kuchnia japońska. Sałatka sashimi, sushi maki i tradycyjna japońska ramen z owocami morza. I wspaniałe jedzenie z ulicy, na przykład indyjskie wegetariańskie. One samosa, please, yes. Do you want pakoras? And a bag of pakoras, yes, please. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz w Londynie to sklepy z żywnością z całego świata, w zasadzie na każdym rogu. Bliski Wschód, piekarnia libańska i włoski Carluccios. Tutaj do zakupów nikogo nie trzeba zachęcać. A w sklepie u Hindusa polskie produkty. Margaryna Kasia, szynka sokołów, szynka babuni, barówki, serek wiejski, co chcecie. I polskie piwo.